Jest nas trzech, ale może zaraz dołączy kod, także zaczynamy. Witamy wszystkich. Dzisiaj ze mną Karol Milewski. Siema wszystkim. I Paweł Rymuza. Cześć. I dzisiaj poruszymy sobie taki temat o małych, słodkich szczegółach, które mogą naprawdę zepsuć dużo, ale najpierw zanim zaczniemy, to zapytam tam was, panowie, co tam u was słychać? Najpierw zaczniemy o Karola, bo Karola dłużej nie było. Jak tam, Karol, kiedy zaczynasz przygotowania? Bo może w końcu... Wiesz co, w zasadzie za przygotowania to już zacząłem od około miesiąca. One tak były w planach, może trochę później chciałem je zacząć, ale niestety... Antybiotykoterapia przymusowa wymusiła na mnie mniejszą ilość jedzenia z tym, no i po prostu wiesz, to raz z antybiotykiem zacząłem redukcję, że tak powiem, nie? Teraz dzisiaj jest trzeci antybiotyk, kończę dzisiaj właśnie ostatnia dawka, także no zobaczymy, co będzie później. No trwa tu trochę poleciało, trochę wagi też, no bo jadłem jak dziewczynka. Miałem, wiesz, problemy z przerostem tych drożdżaków, nie? W jeździe cienkim, także no już od dłuższego czasu. Ale ostatnio to się taka draka z tym zaczęła robić, że praktycznie każdy posiłek to, wiesz, lądował, wiesz, górą w ubikacji, wiesz, góra, dół, no masakra po prostu, no. I trzeba było to antybiotykami zaatakować. Ale jak to ogarnąłeś u kogoś? Bo teraz modne są to probiotykoterapie i tak dalej. Znaczy, wiesz co, nie, no to antybiotyki, nie, typowo pod to, nie. Robiłem sobie tam już wcześniej badania, wiedziałem, że mam tą kandydozę układu pokarmowego. No ale ogarniałem to jakoś sobie suplementami i tak dalej, wiesz, tam cukry proste eliminowałem i tak dalej, ale powiem ci, że szczerze, no nie da się, po pewnym czasie to już jest taki, kurde, przerost, no nie do opanowania po prostu, no że musiały wjechać trzy antybiotyki, także żeby to, póki co jest okej, zobaczymy jak będzie później. Najgorsze jest to, że u niektórych nawet do 2 lat jakby potrafią przetrwać te najbardziej takie, wiesz, te odporne, te grzyby, wiesz, to jest grzybica układu pokarmowego, ale to tak trochę brzydko i słabo brzmi, ale to mamy my, każdy człowiek to ma. Każdy człowiek ma te drożdżaki w sobie, bo one służą do rozkładania aminokwasów i trawienia no, węglowodanów, cukrów prostych i tak dalej. Z tym, że u mnie po prostu jest duży przerost po prostu tego, nie? I trzeba to było farmakologią wytępić już. I wstępnie jakiś termin tam zawodów i przygotowań i tak dalej, znasz, ile potrwa terapia? Wiesz co, generalnie tak, to... sytuacji, no ale... Powiem ci tak, no generalnie tak, no tą redukcję sobie i tak chciałem sobie zacząć na lato. To, że teraz ją troszkę wcześniej zacząłem przez to, co mi się tam przydarzyło, to swoją drogą. Ale wiesz co, wiesz jak jest z tymi szczepionkami teraz? Kto wie, jak będzie z lotami? Robię sobie tak, wiesz, na miękko, na luzie sobie robię jakąś tam redukcję. Maj, czerwiec, no wiesz, no ta Kanada mi w głowie cały czas, nie, bo najbardziej mi po drodze tam, bo tam jest fajne to z tym, że... Karol, wyciszyłeś głośniczek, za chwilę Karol się odwiesi, o, wszystko zgasił. Nie, no wiesz, coś mi dzwoni do mnie po prostu i musiałem tak. To... Jestem? Widać mnie czy nie? Tak, widać. I tak widać kota za tobą, także jest nas czterech teraz. O, siema Charlie. Rudy. Charlie nie ma jajek. Tak, nie ma. Ale i tak, no, daj radę. A są tacy, co mają, nie dają. No. Na czym to skończyliśmy? O Kanadzie. O Kanadzie. A właśnie, chodzi o to, że tam wiesz, od razu masz amatorkę i jak wygrasz w amatorów, no to możesz sobie, nie wiem, 2-3 godziny, no w tym samym dniu startujesz sobie już z prosami, nie? I to byłoby najfajniej, no bilety nie są aż tak tragicznie drogie, lot nie jest też jakiś mega, mega długi, nie bez przesiadek i tak dalej, o ile mi wiadomo, także to wiesz, tam celuję po prostu. Nie możesz karty pro na żądanie? Słuchaj, niby, bo... Też mi ostatnio do mnie pisał taki Czech, taki Daniel, nie, tam na wózku właśnie, a propos tam, żebym go może poprowadził do Olimpii w tym roku i pytał się, czy składałem właśnie o żądanie, że on tak robił chyba. Ale ja mówię, że pisałem z tym Nickiem Scottem, no to mi odpisał po prostu, lecisz do Kanady, wygrywasz amatorów i wtedy, wiesz, zdobywasz kartę. Tak mi odpisał. No trochę, no co mam więcej się upominać, tak? Zapytałem raz, odpowiedział mi, że muszę jechać na zawody, żeby zdobyć kartę.
i wtedy jakbym wystartował w prostach, jakbym był w top 3, to byłaby to moja jakby tam przejściówka na Olimpię, tak? No. Jest nas mało, więc wiesz, no trochę tam u nas to jest tak jakby, nie wiem, łatwiej na tę Olimpię się dostać, tak? Wiadomo. No tak, no bo u was jest tam troszkę mniejsza dywizja. No, jak tam Paweł u ciebie? Gadaliśmy, to mała redukcja teraz? No właśnie cały czas redukcja, do momentu powiedzmy, aż się nie zatrzyma i nie będzie mocno pod górkę. No i potem zrobię odbicie, no i chciałem wystartować w przyszłym roku, no bo myślałem nawet o tym, żeby w tym roku, no ale biorąc pod uwagę, że mogą przełożyć zawody, odbyć się bez publiczności, albo w maseczkach startować, czy jakieś tam inne ograniczenia, no to szczerze mówiąc, że po tylu latach, no to chciałbym tak poczuć ten klimat tak w pełni, a nie tak powiedzmy na publiczność. I komfortowo, nie? No właśnie. Wiem, że u nas w kraju nie trzeba będzie maseczki na scenie. No ale tak naprawdę nadchodzi niby trzecia fala i nie wiadomo, czy je nagle nie wprowadzą, tak? I to trzywarstwowej koniecznie, a nie przy ubicy, no. Na scenie, wiesz, jak jest... ale na przykład bez publiczności będzie, tak jak mówiłeś. No to trochę słabe jest, to jednak... No, jednak nie ma tego klimatu, nie? Jak nie słyszycie tego, wiecie, zepnij, kur... i tak dalej, to jest takie... Tak, no nie ma tego klimatu dosłownie, ja to powiem szczerze. Robić układ dowolny tak dla samego siebie tak naprawdę, to też nuda. No niby będzie pay-per-view, wiecie, i online, no ale no co? Potem to nie jest to. Że poczytasz? To tak samo, jakbyś chciał iść z dziewczyną na randkę przez kamerkę, nie? Internetową. No to trochę, wiesz, słabo to wszystko. Dla niektórych to byłby już pierwszy krok. No tak. Ale przechodząc, jak już jesteśmy przy redukcji, to zacznijmy sobie może rozmowę na temat małych tych słodkości, fajnych dodatków i ich wpływów, plusów i minusów. Okej, zaczniemy sobie może od słodzików i od ogólnie sosów zero. Pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, to każdy myśli, że sos zero znaczy zero kalorii i leje 30-40 mililitrów, leje dosłownie tyle, że to taczało w tym. Nie wiem, dokładnie. Nie wiem, jak u was jest, jak patrzycie na to wszystko. Wiesz co, bo nie wiem. Rzecz biorąc, trzeba... No mów, proszę. Nie, no dobra, zacząłeś to mówić, ja spokojnie. Poczekam. No dobra, to trzeba... Coś Pawła chyba przycięło. Trzeba wziąć korzystać. Wiadomo, że na redukcji powiedzmy to jedzenie jednak jest w małej ilości, no i chciałoby się poczuć jakąś tam przyjemność z tego jedzenia. No i oczywiście można przyjąć, że tam dodanie jakichś powiedzmy sosu zero do omleta, który jest powiedzmy suchy, długo się je, jest taki do rzucia powiedzmy bardziej niż do jedzenia, no bo strasznie długo się z tym schodzi, no to powiedzmy poprawia jakby, zwiększa ilość śliny, jest smaczniej i można to, że tak powiem, szybciej się z tym poradzić, jest jakaś tam większa frajda, no ale obserwując to, co się dzieje dookoła, no to niestety ludzie właśnie przesadzają z tym i idzie to w złą stronę pod tym kątem, że jednak to zaburza wiele, no bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że słodzik w nadmiarze szkodzi. W takim konkretnym nadmiarze powoduje rozwolnienie, no ale w mniejszym to też upośledza trawienie. Poza tym przy takiej ilości słodkiego, nie cukru, tylko słodkiego smaku, jesteśmy bardziej głodni, tak? No bo nasz mózg to odbiera, że to chyba jest cukier. W szczególnych przypadkach też czytałem, że może być nawet wyrzut insuliny. Przez takie, no ale to są tak właśnie sprzeczne takie te informacje są właśnie takie, no ja też tam się trochę tym interesowałem, no ale no. Ale ciężko powiedzieć, jak to jest, jak jest aż tak duża ilość tego słodkiego, dokładnie, tak? No i będąc na redukcji, jak zwiększa się, że tak powiem, głód w człowieku, no to ciężko jest utrzymać tę dietę, a dodatkowo jak jedzenie nie jest trawione tak, jak należy, no to tak naprawdę jest przysłowie od uwagi. Bardziej głodnie tak jesteś, nie? No bo nie przyswajasz. No właśnie. Nie musisz czuć, że cię pędzi po prostu, jak przesadzisz. Nawet średnia ilość może, tak jak mówiłeś, upośledzić trawienie, wchłanianie tych makroskładników, bo przechodzi to przez nasz układ po prostu trochę za szybko, tak? Wiecie, ja dokładnie. Sam jestem winien tego, że kiedyś nadużywałem tych słodzików,
ale też zauważyłem, że młodszy organizm wybacza jeszcze więcej. I potem, wiecie, my nie myślimy na początku to o tym, co robimy, o konsekwencjach, które mogą następować w przyszłości. To, że coś robiliśmy, wiecie, parę lat temu, no to nie myślimy, że kiedyś tam może wyjść. No bo na początku, wiecie, żyje się chwilą i tak dalej. No i nagle, wiecie, tak jak mówicie, coraz częściej widać, probiotyki są stosowane i tak dalej, są nadużywane nawet probiotyki, bo idą cały rok u niektórych, glutamina i tak dalej staje się bardzo popularna, czego ja nie neguję, bo jestem też zwolennikiem glutaminy i tak dalej, dbania o jelita, tylko że musimy też znaleźć przyczynę tego właśnie, co wpłynęło na te całe, wiecie, nasze problemy, bo jeżeli tego nie znajdziemy, no to będziemy cały czas drążyć w koło. I tak jak mówicie, wiecie, jak znamy osoby, które do kawy nawet potrafią dodać 5-6 słodzików do kawy. No i 25-30, znam taką osobę. No i... Albo 50 do omleta. Dosłownie, wiecie. No i potem to się tak sumują, sumarycznie to wszystko się, wiecie, doda, do tego napoje zero. I ja często słyszę coś takiego, no zero głodu na redukcji. Myślę, 10 tydzień, 11 tydzień redukcji, masz zero głodu. Wiesz, że coś tu musi być nie tak. Albo jesteś niejadkiem mega, albo właśnie, no może... Tak jak ja na przykład. No. Albo po prostu sobie mega coś zepsułeś i po prostu co zjesz, to siedzi. I często to też widać, tam czasami się mówi, że nie warto odstawiać słodzików, nie warto i tak dalej, prawda? No i oczywiście, nie warto, jeżeli na mnie schodzą, ale są osoby, które, po których widać, że nachodzą wodą, że są bardziej opuchnięte. Że tak, to dokładnie, właśnie zależy od osoby, no. To też chciałem właśnie poruszyć ten temat. Jadł twaróg do końca. Słodziki też, na grubo, na ładowaniu Pepsi Zero i tak dalej, gdzie ja się napiłem Pepsi Zero, no i u mnie już bełkotało, ale on może. Tak, tak, no to Adam z tego jest znany, no akurat. Ale powiem Ci, że ja też robiłem kiedyś takie, te ostatni ten tydzień, jakby ten pikwik, tak wszystko odstawiałem, wszystkie słodziki na, że tak powiem, na sucho, na czysto, bez twarogu i tak dalej, a były też takie, zresztą ostatnie, kilka ostatnich takich przygotowań, no to tak samo twaróg leciał praktycznie, czy nabiał leciał do ostatniej chwili, ze słodzików też do ostatniej chwili, do jakichś tam na maksa nie rezygnowałem, używałem też izolatów, wiadomo, tam też są słodziki i powiem Ci, że ja nie zauważyłem różnicy u siebie, wiadomo, że u mnie akurat umiarkowane ilości tego słodzika, no bo ja też nie jestem fanem, że tak powiem, nie wiem, żeby się zasłodzić, zapchać się tym, wiesz, po uszy. No i powiem tak szczerze, no ja po sobie nie widzę, nie widziałem różnicy. Kilka tam startów wcześniej, że tak powiem, na sucho, na czysto, bez tych dodatków, a później normalnie tak samo nabiał i jakaś tam ilość zdrowa, że tak powiem, jeżeli można to nazwać, ilość słodzika, nie powodowało u mnie żadnej zmiany, ja nie widziałem żadnej zmiany, naprawdę. A wiesz, że jak sam po sobie czegoś nie widzisz albo widzisz, no to ty wiesz najlepiej, tak? Bo ktoś z boku może przypatrzeć, powie, nie, mówię, dobrze wyglądasz, nic nie jest, ale ty widzisz wszystko. Wiesz, co mi chodzi? Tak, bo ty widzisz każdy szczegół, tak samo twój trener. Bo ty powiedziałeś coś fajnego o tym, że ludzie patrzą tylko na to, że jest napisane zero, a nie na to, co się znajduje w środku. No dokładnie, no bo tak naprawdę, jeżeli coś jest bez cukru, a nawet czasem jest taki napis troszeczkę zakłamujący bez dodatku cukru, to ludzie myślą, że to jest totalnie bez cukru, a to niestety po prostu ktoś nie nasypał tam dodatkowo cukru białego, no to na tej zasadzie. Tak, 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 tak. I po prostu trzeba czytać etykiety, co tam jest, no bo są też inne rzeczy, które mogą zaburzyć nam, że tak powiem, ogólnie mówiąc, zdrowie, typu jakieś konserwanty i tak dalej, no bo też upośledza trawienie, też powoduje gromadzenie wody, szczególnie podskórnej, gdzie w sporcie serwetkowym, no to bardzo ważne to ma znaczenie, aby tego uniknąć, więc trzeba, że tak powiem, postępować mądrze. Tak jak Karol powiedział, że tam nie odkładał słodzików, no ale to była ilość, powiedzmy, jakaś tam przemyślana, tak? No, nie było tak, że miałeś posiłek i nie nawaliłeś tego tyle po prostu, żeby było bardzo smaczne, tak jak prawie cheat meal, tylko po prostu tak, żeby tak. No... Jakoś smakowało w miarę, no, coś poprawić walory smakowe. Ale... Dokładnie, i widzieć ilość, by nie przegiąć. Powiem Wam, że częściej na masie używam tych słodkich rzeczy niż na redukcji. No ja powiem szczerze, że teraz jestem, że tak powiem, czwarty tydzień i naprawdę jadłem bardzo mało. Paweł wie, że jadłem czasami 2-3 posiłki dziennie przy tych antybiotykach. Ćwiczyłem, starałem się ćwiczyć normalnie. No i powiem szczerze, że
nie mam jakiejś takiej, wiesz, ciągoty, nie wiem, do słodkiego. Może leży, dzieciaki sobie jedzą czekolady czy coś, wiesz, no, czy częstują mnie coś, mówię, nie, tatę brzuch boli, tata nie może, albo ząb, to wiesz, nie, żeby się dzieciakowi przykro nie zrobiło. Nie mam pociągu do tego. Kiedyś miałem mega strasznie, to były początki, ale powiem ci, że po latach tych redukcji, to ja już tego głodu nie odczuwam takiego, wiesz, że ja muszę zjeść, bo jestem głodny, mam taki, wiesz, panikę żołądkową, wiesz, że mi się. Ja po prostu czuję, że jestem głodny mięśniowo. Organizm. Rozumiesz, co chodzi? Wiesz, no bo wiesz, czemu to robisz i wiesz, że to jest takie wyrzeczenie, bo ty to chcesz. No ale też o to mi chodzi, że na redukcji, jak jesz zwykłego kurczaka z ryżem, to ci to mega smakuje. A nagle, wiesz, tak, w klasie jesz 10. raz ten, wiesz, wielki worek ryżu do tego mięcho, no to sobie polejesz tam troszeczkę. No i mówię, znowu się zaczyna, to jest takie coś, że okej, okay, powiesz dla kogoś, ketchup jest okej, okay, ten, co nie, z mniejszą zawartością kalorii. Patrzysz na niego, na jego posiłek, a tam dosłownie... Pół opakowania na porcję, tak. Pół ketchupu wylane. I myślisz potem, czemu nie możesz mu dodać kalorii? No tak, no bo sam sobie dodał, wiesz, jakby nie patrzeć. Ja nie mówię, że tutaj musicie zrozumieć to. My nie mówimy, nie jesteśmy, w ogóle nie odrzucamy tego, nie jesteśmy, wiecie, nie marudzimy tutaj w tym momencie, że kiedyś to my jedliśmy samego kurczaka z ryżem. Nie, bo no bo tak było. No bo tak było. Ale wiesz, jemy i tak te sosy zero teraz, prawda? Tylko chcę pokazać, że są jakieś granice. Co jest A, jest B i zbalansować to, tak? Ale zauważyłeś to, że teraz jest dostęp do właśnie tylu rzeczy, tylu udogodnień, jakieś sosy zero i tak dalej, a są tacy ludzie, którzy potrafią narzekać, jak im źle, jak im ciężko na redukcji. A to jest teraz bardzo popularne. Ale to jest w ogóle... Teraz jest standard. Muszą cheata. Dwa razy w tygodniu muszą cheata, no bo inaczej się nie da zrobić redukcji. A pamiętasz... Nabiją się na pewno metabolizm. Pamiętasz o mnie sytuację? Jak się żalił chłopaczyna po ludziach? Tak. Ale mam złego trenera. Dwa tygodnie już nie pozwala snickersa. Snickersa nie mogę zjeść przez dwa tygodnie. Wiesz, kurde, no człowieku, no. Powiedz mi, że wyobraźcie sobie, że tutaj siedzi teraz z nami taki zawodnik, no na przykład, no pan Waldemar Nol siedzi obok i mówisz mu, no zawodnik nam powiedział, że nie mógł jeść Snickersa dwa tygodnie, to by takie coś zrobił, tak? Nie, ten świat. Wiecie, my też zezwalamy na więcej rzeczy, no to jest normalne, świat idzie do przodu. Wiadomo. Ale technika, to już musimy poruszyć, że technika też potrafi być zgubna. Wiecie, bo nadmiar informacji też szkodzi, bo w końcu nie wiemy skąd czerpać te źródła, bo są, wiecie, wszystko jest fit, wszystko jest fajne, fit batoniki, fit kremówki, fit kreskówki. Tylko, że zazwyczaj ci, którzy tak właśnie chwalą się tym, że tak jedzą wszystko fit, te kremówki, nie kremówki, bezy i tak dalej, to jak oni wyglądają w większości? Bezy. No nie wyglądają po prostu, no. Także wiesz, też trzeba zdać z tego sprawę, no, że jak się chce coś osiągnąć, coś do czegoś dąży, no to trzeba trochę wyjałowić tą miskę, no. Są pewne udogodnienia, tak jak mówiłem, rozmawiamy o tych sosach zero, słodzikach i tak dalej, ale no, kurczę, no, słuchaj, kiedyś tego nie było i człowiek nie narzekał, nie? Można sobie w taki sposób zdrowy urozmaicić. Jeżeli do omleta dodamy jakieś zmiksowane maliny, tak? A do kurczaka z ryżem dodamy przyprawy bez konserwantów, których jest multum, na przykład kotany, ja zawsze wybierałem, no to też można uzyskać dobry smak. Zamiast ketchupu można, powiedzmy, udusić pod przykryciem sok pomidorowy z ziołami. Albo pomidory zblendować z ziołami i z czosnkiem, no też tak robiłem. No. Dokładnie, albo tą pasatę pomidorową, będzie wygodne nieco, tak? No i też to nadaje smaku, mi się wydaje, że nawet ciekawszego. No wiecie, ludzie są też leniwi, bo zobaczą, że przepis w 3 minuty, przepis w 2 minuty, zobaczą sobie coś takiego, no a pomyślą, kurde, musiałbym z rana wstać, dzień, nawet noc wcześniej tego kurczaka zamarynować, coś tam, no to tego mi się nie chce, ale ja sam na przykład jestem tego winien, bo zrobiłem przecież przepis na fit baton, tak, w 5 minut czy coś takiego, co jest naprawdę fajną alternatywą, ale wiecie, raz na jakiś czas, a nie notorycznie przeginać i też tam tych słodzików, chociaż tam słodzików akurat nie trzeba było, ale wiele osób doda i tak tych słodzików i jeszcze wiecie, mimo że nie trzeba, bo macie tam sobie granolę, która wiadomo jaka jest słodka, do tego dodasz sobie granolę czekoladową, do tego miałeś izolat, który wiecie, też jest słodki,
masło tak. migdałowe i mleko migdałowe. No to macie już, wiecie, tyle słodkiego. No. Do większości to mało jest. No. Bo już trzeba, wiecie, jeszcze trzeba przekombinować, na tego batonika trzeba zrobić polewę, a jak zrobisz już polewa, to trzeba go ładnie obrać w kwiatki naokoło, żeby pokazać ładnie na story. Słuchajcie, ja to powiem tak. Teraz to są takie czasy właśnie, że kiedyś każdy z nas przechodził taką rygorystyczne redukcje diety. No to było naprawdę męczące i kategoryczne, ale ja się cieszę z tego, że takie rzeczy przechodziłem, bo to mnie tak, że tak powiem, nie wiem, no jak to powiedzieć, wyhartowało, utwardziło, że ja teraz jedząc sobie tak racjonalnie i używam bardzo dużej puli produktów na redukcji, ja jej prawie nie odczuwam tak naprawdę dzięki temu. A jak komuś już rozpisujesz takiego, wiesz, czy po treningu sobie chiliosy może zjeść troszkę, jakiś owoc albo coś, a nie kurczak z ryżem i najlepiej jeszcze z brokułem zimnym na parze, no to wiesz, no i słyszysz marudzenie, że jest ciężko, że jest głody, że nie daje rady, to po prostu mi to się tak, kurczę, wiesz, od razu mi się w ogóle nie chce z taką rozmawiać. No. Bo to ogólnie się bierze z tego, że jeżeli na ujemnym bilansie kalorycznym jest parcie w pierwszej kolejności na cukier, tak? No bo to jest taki tak. odruch przeżycia. Zjeść trochę, poczekać chwilę, aż ta energia spadnie, znowu zjeść trochę i tak se podjadać. No to właśnie o to chodzi, że tak chcą to nadrobić tym słodkim oszukanym. No, ale nie da się tak nadrabiać ile wlezie, no bo to skończy się źle niestety. No i forma no, nie będzie taka jak należy. Ogólnie te produkty są powiedzmy przyzwoite, no ale w ilościach takich, no ale nie takich, no. Do smaku, dokładnie. To tak samo jak idziecie na cheat meala. Dostajecie sobie od trenera pozwolenie, powiedzmy, iść zrób cheata, prawda? Ja nie chodzę. No ale powiedzmy tak przykładowo, co nie znam. No sushi lubię wrzucać na cheata. Scenariusz. I poszliście z kobietą na pizzę. Nie zjedliście jednej pizzy na dwójkę, tylko ty 60-kę, ona sobie zjadła sałatkę i tak dalej, a ty jeszcze zjadłeś dodatkowo lody. Do niektórych... Kilo lodów, tak. No. Albo byłem z córką, akurat jestem na redukcji, no i tak jak powiedziałeś, ona mi kazała inaczej, no nie mogłem odmówić, nie mogłem po prostu odmówić, no musiałem zjeść te lody. I nie zjadł jednej gałki, tylko 15, wiesz, takiego. Tylko 10, no właśnie, no. Taka wymówka, nie? No, tylko że najgorsze, wiesz, szukać takich wymówki po prostym. Pamy, spreje. Akurat nie, powiem szczerze, nie używam. Używam zwykłej oliwy z oliwek. Jak potrzebuję coś przygrillować, przysmażyć, ja nawet tego nie liczę. Wlewam po prostu jakąś łyżeczkę, rozprowadzę to papierem po patelni i się tym nie przejmuję. No bo to jest najlepsze dla osób, które mają, powiedzmy, bardzo nisko tłuszczową dietę, tak? Powiedzmy tylko białkowo-węglowodany. Z tym, że ta kwestia bezkaloryczna to jest na psiknięcie przez tam, nie wiem, pół sekundy czy tam sekundę, tak? Sekundę. A nie psikanie z bliska, aż się spieni, no bo to jest diametralna różnica, tak? Wiadomo, że to... Tylko też trzeba zwrócić uwagę, czy to są produkty polskie, europejskie, czy amerykańskie, bo na przykład w naszym prawie, no to dajmy na to, będziesz miał 3-4 gramy jakby tam tłuszczu tam w porcji, przykładowo mówię już, nie? No to będziesz miał to, musisz to wymienić. A na przykład w Stanach jest ten procent tam, nie wiem, tam ten próg jest dużo większy, więc u nich te 4 gramy czy 5 gram tłuszczu w porcji może się zaliczyć do zera. Tak, oni mają tolerancję z izolatami. Kiedyś była afera, że tam niby miał mieć tak, 90%, dokładnie. A miał 60%. No to właśnie do tego zmierzałem. No. A to mieściło się w prawie i tak. No. Także i z tego także korzystali. Do 60% może być różnicy między składem a etykietą. A teraz was zapytam, bo tam Karol rzuciłeś już co do tego pikwiku i tak dalej. Mieliście takie pomysły, czy tam czarodziejów takich, którzy cały prep przygotowują się na 4 produktach, powiedzmy, no tam 5. Wiecie, kurczak, ryż, jajka, kasza i płatki śniadaniowe, powiedzmy. Do tego troszeczkę oleju lnianego. A nagle przychodzi pikwik i oni chcą już ładowanie, prawda? I lecą karkówki, łososie, tłuste ryby, oleje, wiecie, wszystko, co nie było w diecie, z czego organizm jest odzwyczajony. No
No bo ludzie nie są w stanie, że tak powiem, przemyśleć racjonalnie, co zrobić, aby, że tak powiem, wyjść na formie jak najlepiej. Tylko wszystko jest właśnie tak zero-jedynkowo, tak? Tak jak z słodzikami. Jak już się chce słodkiego, to też słodziki na maksa do każdego posiłku jak najwięcej. Tak tutaj z ładowaniem. Też myślę, że jak najwięcej zeżrą, to będzie lepiej. A tak naprawdę przy obcięciu ilości wody, przy tam, nie wiem, jak solą też, no ale jak jest tam mniejsza ilość, no to być może tych produktach jest trochę, tak, no ale jeżeli ma się tam niezbyt dużą ilość podaż soli, no to to jest może być problem ze strawieniem tego, no. Szczególnie to, że te właśnie produkty, tak jak mówisz, nie były jedzone zbyt często, nawet przez ileś tam, powiedzmy, x miesięcy nie, to tym bardziej organizm sobie z tym nie radzi i marnuje się energię tak naprawdę na trawienie tego, a nie na wypełnienie ciała. Tak, no to ale to też jest, wiesz, wiadomo, zależy też od ilości, tak? Tak jak Dawid wspomniał karkówkę czy coś tam, jakiś ołom łososie, jeżeli to nie leciało, dajmy na to, no to można sobie to jakoś podbić, to nie wiem, na tym ładowaniu. Ja tak przynajmniej robię i mniej więcej wiem, czuję, ile mogę, na ile sobie mogę pozwolić. Bo jak przejdziesz z taką karkówką, z tymi tłuszczami, z tym wszystkim, no to jest tak, jak mówisz, to po prostu są problemy z trawieniem, no bo jest organizm odzwyczajony od ciężej strawnych produktów. No i może być potem rewolucja w łazience, no i przez tak, to i też wychodzi, przez to gorzej wyjdzie, no. Woda schodzi, no i też potem ciężej będzie nabić glikogenem, jak nie ma wody. Poza tym może być stan zapalny tam od jelit, no i forma nie wyjdzie. Woda schodzi, ale jak stan zapalny wchodzi, to woda wchodzi gdzie indziej, co nie? No właśnie, tak, o to chodzi. Zamiast w mięsie pod skórę, no. No i tej wody jest mniej, no i też w mięsiach będzie w ostatniej kolejności niestety, no. No bo tak jak wiecie, to jest dla nas taka redukcja już taka skrajna, no to jaki to jest stan dla nas? Organizm nie wie, co się dzieje, on myśli, że wiecie, że jest wykończony i będzie wszędzie chciał zmagazynować. My robimy coś odwrotnego, niż organizm chce zrobić. On organizm nie myśli o bicepsie, o tricepsie i tak dalej, tylko on myśli o tym, żeby twoje serce działało i twój mózg działał. Więc tu a nie o proszkach na pośladkach. A nie właśnie o tym, żeby dupa była fajnie pocięta. No w ogóle trzeba zacząć od tego, że organizm nie chce mieć nadmiaru mięśni, no bo jest mu to zbędne, tak? Musi dokrwić, dotlenić. A co żyć? Taki, no. Dożywić, dotlenić. A tłuszcz to sobie leży po prostu na zapas, tam kiedyś może się przyda, no. Okej, tak jak jeszcze wspomnieliśmy, co do nadmiaru informacji, tutaj musimy też trochę poruszyć. I jeszcze pójdziemy potem w drugą stronę, ale najpierw to, bo mamy teraz coraz więcej znawców, trenerów i tak dalej, a jednak jakby nie patrzeć, z tej starej szkoły nadal wychodzi sporo dobrych zawodników. To znaczy ja bym spojrzał na to pod tym kątem, że jeżeli jest jakiś trener, można powiedzieć znachor, który nigdy nic z sobą nie reprezentował, to przede wszystkim niech pokaże zawodników, i to jest uwaga, który przygotował od zera, a nie przejął zawodników, którzy mają długi staż startowy, już coś osiągnęli, i tak naprawdę podrzucić im zabawki, podrzucić im, powiedzmy, troszeczkę jakieś tam sztuczki dietetyczne, które nie są zbyt skomplikowane, i wychodzi ta forma, powiedzmy, podobna albo trochę lepsza, bo się tam da, powiedzmy, za dużo zabawek, no to może tam, powiedzmy, być siłą lepiej. Będzie troszkę lepiej. Załóżmy, 20% będzie lepiej, ale organizm będzie 50% bardziej zmęczony, więc tutaj czy to warto, czy nie, no to już każdy sam musi sobie odpowiedzieć, no ale efekt na zdjęciu jest, powiedzmy, lepszy, więc tutaj... No tak, ale jeżeli ten trener wyciąga czy tak czy siak efekty, no to spoko, co nie? No bo ma jakieś efekty. No tak, no, no. Progres, więc to jest naprawdę spoko, ale chodzi mi o to, że no jest coraz więcej tej informacji, jest coraz więcej ludzi, którzy ją przekazują, a jednak tej informacji często, no procentowo nie ma lepszej. Ja powiem ci tak, ja... No, Paweł, mów. No bo to też jest, jak tego jest za dużo, to ludzie niektóre rzeczy łączą ze sobą to, co nie powinno się łączyć ze sobą, i wychodzi takie masło maślane, gdzie to nie ma sensu, bo żeby to sobie uświadomić, trzeba wejść od podstaw, tak jak kiedyś robiło, kiedyś... Dokładnie. Poznasz swój organizm, wtedy możesz sobie dopiero coś dokładać, kombinować. A no właśnie to chodzi. No nie odkrywać koła na nowo, tylko tak jak mówicie, no jeżeli już, powiedzmy, macie... No tak jak my, no tutaj każdy przynajmniej te 5 lat trenował, co nie? Przynajmniej te 5 lat, tak? Tak naprawdę z głową.
to wtedy już może kombinować jakieś nowe zabawki, jakieś nowe rzeczy, nowe, wiecie, treningi, przemyślenia, zmiany i tak dalej. Ale na początku po co to? Na początku macie podstawy. Podstawy. Tak, czysta podstawa. Nauczyć się swojego organizmu, zobaczyć, jak reaguje. Tak. To samo do diety. Podstawy, okej, okay, są fajne dodatki, mamy te płatki śniadaniowe po treningu, które są spoko, ale jeżeli te płatki działają na ciebie źle, no to powiedz, to ich nie jest. Słuchaj, po płatkach chce mi się wyżreć cały dzień. To tak samo jak, wiesz, niby olej lniany, nie? Ja generalnie lubię smak oleju lnianego, nie? Ale ja po wypiciu 10-15 ml, no odbija mi się cały dzień po prostu, rozumiesz, co chodzi. To samo jest na przykład z orzechami. Wszyscy mówią, że orzechy zdrowe, chociaż pomijmy to już tak naprawdę, bo nie ma co się zagłębiać, ale że orzechy zdrowe, ale nie każdemu służą, tak? No oczywiście. To samo z innymi rzeczami. A odnośnie tych płatków po treningu, to kiedyś się stosowało rozgotowany ryż biały albo makaron, więc do tego też można sięgnąć, bo powiedzmy, można to zrobić w całkiem smacznej postaci, typu dodając jakieś truskawki, czy powiedzmy bardzo symbolicznie miodu, tylko tak naprawdę symbolicznie, żeby to miało smak, żeby zachęcić do zjedzenia tego. No tak jak teraz wiecie, nawet mamy te kleiki, mamy ile kleików, mamy ile kaszek, tak, mamy do tego tą mąkę, te budynie i tak dalej, tego jest od groma, tylko naprawdę trzeba chcieć też. I teraz jeszcze jedna rzecz, wiecie, wspomnę słowa Piotrkowicza, kiedyś on mówił w jednym ze swoich vlogów, jak robił przygotowania, to zresztą wspomniałem ostatnio w jednym z materiałów, że on posiłki robił jak najprostsze, żeby to jedzenie, nie to, że go obrzydzało, ale żeby on myślał o tym po prostu zadaniowo. Zjadłem, poszedłem. Ja ogólnie też tak robię. No na takiej zasadzie, wiesz, zjadłem, poszedłem, cześć. Okej, okay, fajnie jest czerpać, naprawdę fajnie czerpać przyjemność z jedzenia i fajnie bardzo się nagradzać też jedzeniem czasami, kiedy zasłużyłeś na tą nagrodę, ale najpierw trzeba na tą nagrodę zasłużyć. Zasłużyć, dokładnie. Tylko też ważne jest, aby to jedzenie, powiedzmy, było jak najbardziej lekkostrawne, no i jak najszybciej się trawiło, no bo żeby zjeść określoną podaż makroskładników, jaką się zakłada w ciągu dnia, to czasem może być problem, więc każde zamulenie, każdy obsuw z posiłkiem, on niestety potem zmusza nas do późniejszego pójścia spać, także to też jest męczące. Więc no i jak też za dużo przed snem, no to potem się przekłada na sen, a jak nie będziesz dobrze spał... Więc właśnie. Więc lepiej według mnie zrezygnować trochę z walorów smakowych na co dzień, powiedzmy, chociaż ten dzień treningowy, po to, aby powiedzmy w miarę lekko strawić i szybko się wyrobić z ilością posiłków. No tak. A teraz popatrzmy w drugą stronę, bo skoro tak troszkę skrytykowaliśmy te wszystkie słodziki i tak dalej, to popatrzmy w stronę drugą, gdzie ludzie odrzucają wszystko i wszystko jest B i właśnie robią taką typową monotonię. No tak, ale później wtedy cokolwiek sobie pójdzie gdzieś, nie wiem, no, na wesele, na przyjęcie, czy cokolwiek zje, nie wiem, miseczkę strogonowa czy coś, a później co pół godziny lata do ubikacji, na przykład, tak? Albo do stołu, po prostu, wiecie, wypije sobie drinka, czy zje normalny posiłek i za chwilę, co chwilę lata do stołu z dokładkami. To też w drugą stronę, no. Także tutaj chodzi właśnie o balans taki, wiecie, to jest taki... Ale to też można odebrać to w ten sposób, jeżeli codziennie sobie nie dogadamy, powiedzmy, tymi dodatkami ze słodzikiem, no to możemy sobie dogodzić tam raz na dłuższy czas, przy jakiejś konkretnej okazji. I oprócz tego, że czerpać radość z tego smaku, to z tej okazji, jak tam się załóżmy, spędza czas z bliskimi, no i to wszystko razem synergistycznie zadziała tak, że będzie naprawdę fajnie. No dobra, a wy jakie macie podejście do cheat meali? Na przykład... W sensie u was, co nie? Jeżeli jest okazja, po prostu ja to tak podchodzę do tego, że jeżeli jest okazja w stylu, no idę, nie wiem, mam rocznicę, tak? No to idę i świętuję rocznicę, tak? No chyba, że jest głęboki prep, no to wiadomo, wtedy już nie ma. No wiadomo. No ale jak jest okazja, to po prostu taka naprawdę okazja, a nie szukam, bo też jest taki motyw, że ludzie wynajdują okazję, no bo tak, miałem ciotki, urodziny wujka, kot mi się, nie wiem, kot mi urodził dzieci, to też musiałem to zjeść. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie ma jakiejś, powiedzmy, okresu takiej maksymalnej spiny, no i powiedzmy już wypada, no to jakaś tam ilość, ale taka bardziej na spróbowanie, niż się najeść, przynajmniej w moim wypadku. No i też zależy co, jakieś tam powiedzmy sushi mogę spróbować, jeżeli jest dobra pizza, to też mogę spróbować, no ale
Nie tak, czy dobry burger jakiś jakościowy, no dokładnie. No na przykład. Wiesz, wiadomo, też czasem mi się zdarzy raz na jakiś czas zjeść jakiegoś McDonalda, ale tak naprawdę później nie czuję się z tym dobrze na przykład, nie? No w McDonaldzie można sobie jakoś tam szejka wypić albo McFlurry, czy coś, to tak, no. No to jeszcze powiedzmy ujdzie tam, jak jest blisko treningu, czy tam tuż po, no to można to jakoś tam... Wiesz, słuchaj, jak masz off-season, no to sobie tak, że tak powiem, tak jak Dawid powiedział, no korzystaj ty z życia, nie? No ja mówię, no to jak mam na przykład taki, wiesz, okres... Ale okres, no. Można inaczej korzystać z życia. No można na wszelkie sposoby korzystać z życia. No, no właśnie. A są tacy, co nie korzystają. No, są tacy, co w ogóle nie korzystają. Albo bardzo rzadko praktycznie z telewizorem. Sorry, wypadło mi totalnie. Kiedy, no. Jak byliście młodsi, w sensie wiecie, no 18-17, to ja mogłem zeżreć o wiele więcej niż teraz. Ojejku, ja to samo powiem ci. Ja mówię, dlatego te ostatnio parę minut temu, jak coś mówiłeś o jedzeniu tam, czy o niejadku, no to no ja jestem takim niejadkiem od paru lat. Powiem ci szczerze, że kiedyś to tak naprawdę byłoby mi łatwiej ubrać i zatankować dwa czy trzy samochody, niż mnie wyżywić. Rozumiesz, o co chodzi? No, teraz, no mówię, no ja teraz nawet na redukcji mogę mało jeść i tak naprawdę nie chodzę roztrzęsiony i wiesz, nie płaczę z tego powodu, że mam mało, a wręcz przeciwnie, czasami jeszcze ostatni posiłek muszę, że tak powiem, tak troszkę wcisnąć go, nie? Okej, okay, ja też tam pojadę, bo jeszcze tego nie poruszyliśmy. Macie takie coś, że słyszycie, że ludzie praktycznie uzupełniają płyny tylko i wyłącznie z napojów zero? No pewnie, nie raz. Albo że ja nie lubię wody. Ja mówię, no ale jak można, mówię, kurde, no człowieku, ćwiczysz, robisz trening, albo nie rozumiem ludzi, którzy w czasie treningu nie piją wody w ogóle. Robią ciężki trening, ja mówię, kurde, mówię, słuchaj, mówię, pijesz wodę, nawodnisz się, ten trening będzie bardziej wydajny. Wyjdziesz tylko na plus. Mówię, nie wiem, czego ty się boisz, że się spocisz, to nie wiem, u dziewczyn jest bardzo dużo takich przypadków właśnie, nie wiem, czemu one się kierują, ale jak ja takie coś słyszę, to po prostu nie, no nie jest to dla mnie zdrowe, ani normalne. No dobra, to jeszcze można pominąć, tam trening trwa godzinę, pomimo, że to nie jest zbytnio dobre, no ale powiedzmy, no ujdzie, wróci do domu, to tam się opije. No ale pijąc tylko i wyłącznie napoje zero, no to robimy sobie... Nie nawodnisz się. Tak, nic poza tym, bo tak naprawdę ilość pitej wody, to ma być wody, a nie napojów, soków, herbaty, kawy, czy tam cokolwiek innego. To ma być woda. Kawa tak, wręcz przeciwnie, jeszcze odwadnia. Tak pije sportowiec. Ja sobie ogólnie, wiecie, daję taki limit, powiedzmy, pół litra do litra dziennie, pół litra dziennie, no to może być ten napój zero, tak? Do tego tam, wiadomo, jakaś kawa, herbata, to spoko, tam pokrzywa, spoko. Jakieś wywary, tak? Ale te wywary też już sobie wliczam w wodę. No a reszta to jest... Woda, różowy, ładny. Dokładnie. Różowy, ładny, anaboliczny. Najlepszy kolor. Męski. No także ogólnie rzecz biorąc, no to bez odpowiedniej podaży wody, no to nic z tego nie będzie niestety. Więc trzeba sobie przemyśleć, co chce się osiągnąć, bo jeżeli chce się iść na łatwiznę, no to niestety sylwetka będzie wprost proporcjonalna do włożonej pracy, no bo inaczej to się nie da. A nie macie No wiesz, też, No mów, mów, Karol. też jest taka sprawa właśnie, że jeżeli nie pijesz odpowiedniej ilości wody, nie jesteś dobrze nawodniony, to ta sylwetka no nie wygląda dobrze. Mięśnie nie są pełne, nie czujesz tego, ale jesteś tak jakby trochę jakby wpółodwodniony cały czas. I taki właśnie duży problem, zazwyczaj problem, no mają dziewczyny, no, bikiniary, czy wiesz, no, mówi, że no, sylwetka nie wygląda dobrze, ćwiczy, wiesz, no, i trzyma jakby wodę, gruba skóra. No i pierwsze pytanie, mówię, no, używasz sól? No, używam, albo nie, no, różne są, wiesz, odpowiedzi. A jak jest z wodą? Pijesz wodę? No, jakoś tam, coś tam zero, parę kaw, jakąś herbatę i może litr wody. Ja mówię, no i ty się dziwisz, że ty wyglądasz. Ja sam po sobie zauważyłem, że jak piję około 3, 3,5 do 4 litra wody dziennie, to te ciało inaczej wygląda. Mięśnie i to wszystko, ta skóra, trzymam dwie wody, to wszystko jest takie żywsze, wszystko to inaczej wygląda. No mięśnie w większości składa się z wody, nie tak naprawdę. No. Tak, no.
A tu wiesz, słyszysz marudzenie i faktycznie, no mówię, no słyszysz, że litr, około litra wody w dzień potrafi wypić, a reszta to są jakieś tam herbaty, kawy czy jakieś napoje zero. No to wiesz, no odpowiedź... No, oczywiście herbatę można sobie pić, no ale nie wliczając tego zbytnio jako wodę, no. Oczywiście dobra, tam Dawid wspomniał w ten sposób, ale oczywiście wody też pije, powiedzmy, jakąś tam ilość porządną, no. No wody to u mnie jest 5 litrów i do tego dodatku. No właśnie, jest to powiedzcie mi, na przykład macie często takie pytania, mam skurcze, coraz częściej to widzę na forum, mam skurcze. I pierwsza jest tak odpowiedź, potas. Zajebiście. Wiewiórka przyszła do nas. O, też gadać będzie. I mamy pierwsze tak, potas. No genialny pomysł, nie znając poziomu gospodarki, walić od razu potas. Albo walą magnes na potęgę i jest jeszcze później jeszcze gorzej. I rozwodnienie mają potem. Wystarczy. Do pierwszych dwóch rzeczy. Woda i sód. Czy pijesz? No, dokładnie. Za każdym razem to jest to samo. Podniesie troszeczkę sol, solić, zacznie, troszkę wody zacznie pić. Ty skurcze mi przeszły. No. Dokładnie, ja się z tym bardzo często spotykam i jak mówię, że wystarczy trochę wody więcej czy tam sodu, soli dodać, to miny takie głupie, zdziwione, ale jak to? Przecież magnes i potas każdy bierze. Ja mówię, kurde, mówię człowieku, mówię, no to mówię, idź sobie, mówię, nie wiem, zbadaj sobie, to kosztuje grosze, magnes, potas, zobacz, jaki masz stan we krwi i sam sobie wtedy odpowiesz na pytanie. Ale wiesz, no do ludzi to nie dociera po prostu. Mhm. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to się bierze z tego, że tak naprawdę w żadnej szkole, powiedzmy, podstawowej, czy tam gimnazjum, bo teraz już nie ma oczywiście, no, ale takiej, powiedzmy, do której każdy uczęszczał, powinny być jakieś, powiedzmy, podstawowe elementy dietetyczne, tak? Bo ludzie tak naprawdę sami nie wiedzą, co mają jeść. To, co usłyszeli piąte przez dziesiąte, to, co w internecie wyczytali, to, co ktoś tam im doradził, w przypadku kobiet koleżanka, weź tam, nic nie jest po 18, a chodzisz spać tak. O pierwszej w nocy, no. No i tak naprawdę zlepki tego, potem jak to się, że tak powiem, tak jak idzie, jak zabawa w głuchy telefon, to wychodzą z tego takie kwiaty, że można się na głowę złapać, tak? No i stąd mi się wydaje, że tu jest problem, no bo ludzie są kompletnie nieświadomi i w ogóle nie wiedzą, co mają robić. I potem w przypadku 50, jak mają 50 lat nawet czy więcej, nie znają nawet elementarnych podstaw. No. Nie wiedzą, ale... że śniadanie trzeba zjeść na przykład. No, że to jest najważniejsze. Nie jest po 18. No. To jest to jest hit w ogóle. Nie jest ale, po 18. Ale to lekarze tak mówią nawet. To jest żałosne. No dobra, ale ich taki głupot uczą na studiach. No. No bo nie. Słuchaj, dobry lekarz. Pół roku tylko. Dobry lekarz to jest taki lekarz, który jeszcze sam na własną rękę się doszkala prywatnie. Zresztą mają przecież zapisane gdzieś, że powinni się doszkalać na własną rękę. Dokładnie. Bo no takie absurdy, jak ja czasami słyszę od niektórych lekarzy, to jest tragedia. Ja wam podam przykład, jak mój tata wtedy miał wypadek, co nie? I leżał w szpitalu i miał, podchodzimy i mówimy, wiecie, tam najlepsze to jest to, że oni, wiecie, mają te zmiany, teraz to w ogóle dyżury godzinowo są naprawdę chore, ale wtedy no też mieli takie zmiany, wiecie, bardzo długie i ktoś tam przy nim czatował, no to bo to było na SOR-ze, w ogóle trzeba było czekać zanim wejdziesz, no ale to mniejsza podchodzimy do tego gościa i on mówi, proszę uważać, bo pan Jarek ma ten, zapalenie płuc. Mówimy, wiecie, na SOR-ze zapalenie płuc, no to tak no. W stanie krytycznym, no słabo się zrobiło, wiadomo, szczególnie dla matki, co nie? A za chwilę przychodzi ordynator i ja tak, wiecie, podszedłem do niego i mówię, jakie zapalenie płuc, jak do tego doszło, co nie? Ordynator czyta, mówi, idioto. Dosłownie, popatrzył na gościa idioto. On wie, o co chodzi. On miał rurę do tracheotomii wyciąganą, wiecie, bo nie dał rady oddychać i temu ma podrażnione i temu tak mówił. No. On myślał, że on ma zapalenie płuc, bo... Stwierdził to po głosie, stwierdził, tak? Tak. Nie czytał nawet karty. Albo jeszcze lepszy absurd podam wam, bo to warto o tym wspomnieć. Ojciec był w śpiączce. Musicie to zatrybić, że on jest w śpiączce. Go nie ma, on jest to tak, co nie? Dostał pismo, że musi przyjść i pokazać, że jest osobą niepełnosprawną.
Słuchaj, ale to samo mają ludzie z ubytkami kończyn. Jeżeli ktoś nie ma nogi, ręki, to jeżeli się kończy data renty, bo jest na 3 czy tam 4, czy tam chyba 5 lat jest przyznawana, no to musi przyjść komisja i zobaczyć, czy ta noga czasem mu nie odrosła. To jest ten sam absurd, o czym ty mówisz właśnie. Noga czy mu nie odrosła? Tak. Znaczy, bo muszą przyjść i komisja musi sprawdzić, czy nadal jest niepełnosprawny i mu się należy. No człowieku, no to nie wiem, no to co, no noga czy ręka mu miała odrosnąć? No ale to jest po prostu... Też niejednokrotnie słyszycie, jakie na przykład zapotrzebowania wypisał jakiś dietetyk dla gościa. Widzicie na forach na pewno. I jest na przykład koleś, no ponad, grubo ponad 100 kilo i dostaje 200 kalorii. No. I dlaczego to tak jest? Bo to jest książkowe podejście, wiecie, że dla każdego tak zapisane i tak trzeba. Wiadomo, no wiesz, wiadomo, jak my by się podeszli do tego. Dalibyśmy jak najbardziej, jak najwięcej możliwie, żeby później z czasem przy ciężkich, że tak powiem, nie wiem, no ciężkich treningach stopniowo obcinać, tak? I to wtedy to wybadać. No właśnie, żeby sprawdzać. O, równie dobrze, troszeczkę niższej, a dokładać powoli. Też tak można zrobić. Nie biorę pod uwagę tego, że jest aktywność fizyczna, tak, że samo życie wymaga kalorii, jakby nie patrzeć, a do tego aktywność fizyczna, aktywność, wiecie, trening, praca i tak dalej, to wszystko się składa. Okej, ale troszeczkę już schodzimy, odeszliśmy od tematu, ale myślę, że fajne tak. Też dodatkowe informacje. Także prowadzicie ludzi, przyjmujecie teraz ludzi? Karol? No, powiem ci, że tak zawodników niechętnie. Nie chce mi się już to bawić, tak naprawdę. Słucham? Zawodników niechętnie? Zawodników niechętnie. Może z 2-3 osoby są takie, które bym tam... Nie wiem, no po prostu dlatego, że już lubię... Nie masz cierpliwości. Nie mam cierpliwości, już powiem ci, już miałem tyle sytuacji takich bardzo, ale to bardzo niewdzięcznych. Że jak nie rozpisujesz snickersów, no to tak jest potem. Gdyby się rozpisywał, to byłoby inaczej. No. Masło orzechowego za mało. No, swoich przedstawi. To nagroda za redukcję. No wiesz, powiem ci, ale to też już nie chodzi o takie rzeczy związane właśnie z jedzeniem czy z cheatami, tylko po prostu taka bardzo taka zawistna niewdzięczność niektórych ludzi. W sumie wolę, że tak powiem, tak jak to się mówi przysłowiowo, żeby nikogo nie urazić, Grażyna, Janusz. Janusz? Tak, Ayrton R. Jaki Janusz? Ten online. Także wiesz, no najchętniej to takich ludzi po prostu, zwykłych ludzi, nie zawodników, nie? O. Czyli tak. Prowadzisz selekcję w tej kwestii. Nie każdy się może dostać. No wiesz, powiem, znasz temat nie jeden, więc wiesz, że już do tego po prostu nie mam, tak jak mówię, już nie mam cierpliwości, nie? No, a już nawet zajawki nawet już z tego nie ma po prostu. No dajesz jakieś całe serce od siebie, wkładasz w kogoś, a tak naprawdę dostajesz później takiego, wiesz, kopa w plecy, nie? No ale ty też znasz moje przypadki, jakie były, no i wiesz jakie masz zdanie, no. I pierwszy to zrobiłeś i tobie się dziwiłem, że tobie się nie chce, ale teraz cię doskonale bardzo rozumiem, także wiesz, no poza tym robimy też to, wiadomo, i z pasji, no i też wiadomo, że z czegoś trzeba żyć, tak? Tak. No, ale z takich normalnych life, takich ludzi, praktycznie są te same pieniądze, mniej stresu, mniej problemu. Nie musisz jeździć pół Polski, wiesz co chodzi, no, żeby komuś tam pomóc, no wiecie jak jest, nie? Mhm. Poza tym też jest taka kwestia, że jak się prowadzi zawodnika, który naprawdę się słucha, widać każdą delikatną zmianę dietetyczną na jego sylwetce. To jest przyjemnie, no, nie? No to wtedy chęć zysku maleje, bo jest tak. Większa radość, tak? Dokładnie, bo samo miałem podejście. Ma się doświadczenie z kimś, kto właśnie oszukuje albo tam chce podżerać jakieś nie wiadomo co i oczekuje też jakichś cudów z tego, no to radość spada, a jeżeli ma się w ogóle mieć do czynienia z tym kimś, no to jednak trzeba sobie jakoś tak powiedzmy no wyrównać to, że wtedy rośnie ta chęć zysku, no bo w innym przypadku tak. W ogóle by się zablokowało tą osobę i nie chciałoby się mieć kontaktu. No. Tak, tak, tak. Taka jest prawda.
A propos tego oszukiwania, to najlepiej to mi się chce śmiać, ręce opadają, po prostu znam niejedną zawodniczkę, zawodnika i wiem, jak potrafią naginać, że tak powiem, w czasie redukcji, bo nie wytrzymują, bo muszą zjeść 100 gram orzeszków, bo po prostu, wiesz, nie? No tak, a potem wina jest po twojej stronie, bo to przez ciebie. Nie, no ale to już nie chodzi, już, wiesz, nie chodzi o winę, tylko później są posty na Instagramie, na Facebooku, typu wszystko jest możliwe, wystarczy chcieć, nie da rady, to nie znam tego słowa i tak dalej, rozumiesz? A ja wiem, że ta osoba po prostu wpierdala jak dzik żołędzie, rozumiesz? Tak. Poza makro i nie robi formy jakieś tam super, tak naprawdę, nie zajmuje super miejsca. Chyba, że jest słaba frekwencja i jako tako gdzieś tam się w pierwszej piątce czy trójce często zmieści. Ale po prostu te posty, to mnie, aż czasami mam ochotę napisać, ale nie pamiętasz, jak jadłeś to i to codziennie? Wiesz, o co chodzi? Ja miałem gościa, który miał story, robił dla swoich przyjaciół tylko i dodał tam mojego przyjaciela i wysyłał, wiecie, co wpierdala. I ja ciągle dostawałem screeny. Jak wiecie, leży na przykład posiłek i obok dwa batony. Jadzie. Na story, wiecie, to zielone kółeczko miał. Tak. O chuju, złoty. I potem, wiecie, też były problemy, że czemu nie schodzi? I pokazałem mu, wiesz, screena i mówię. Temu? No, bardzo dużo takich przypadków. Jest. Panu, panu prowadzisz ludzi? Przyjmujesz? No prowadzę, ale z zawodnikami to też musi być selekcja niestety, no bo już tak nie mam siły do tego, żeby tak poświęcić się w pełni, no bo jednak to więcej, że tak powiem, kosztuje nerwów i emocji niż jest to warte. No takich powiedzmy ludzi, którzy podchodzą do tego pod kątem amatorskim, zależy im na zdrowiu, na powiedzmy estetycznej sylwetce, i jak to zrobić, aby powiedzmy tę tkankę tłuszczową utrzymać na niższym poziomie, jak potem powiedzmy troszeczkę sobie poluzować, dodać kalorii, żeby potem krok do przodu dać przy najbliższej redukcji, aby finalnie ta sylwetka była i w miarę mało otłuszczona, jakieś tam powiedzmy mięśnie też się pojawiły, aby jakiś tam kształt nadać, no i jednocześnie przy tym zdrowie na wysokim nawet poziomie. No to jestem tak w stanie poprowadzić, także to bardzo. Powiem ci, że ja mam takie podejście, że jak kogoś polubię albo widzę, że naprawdę się stara, ja nawet mogę za to pieniędzy nie wziąć. Nawet zawodnika, zawodniczkę. Ale jak widzę, że zaczyna odpierdalać, to po prostu, no tak jak ty mówisz, od razu najlepiej zablokować, urwać kontakt, bo po prostu wiesz, no to jest. No tak, no bo jest coś takiego, że albo frajda, albo kasa. No właśnie, i ja powiem ci, z tego musi być, no. często właśnie taką frajdę, że powiem, że jak widziałem, że się, nie wiem, nie zależy to dziewczyna, czy jakiś chłopak, jak się stara, to ja się nawet już, wiadomo, czasami jest tak, że ludzie mają ciężko, wszystko przeznaczają na szykowania, ja się już czasami nie upominałem o ten ostatni miesiąc, o coś, wiesz, no bo na przykład byłem dumny z naszej pracy, wiesz, co chodzi, z człowieka, który widać było, że wszystko wkładał, 100% ponad, no 100%, no więcej się nie da, tak? Można powiedzieć 120-150%, 100% wkładał w te przygotowania. No to mówię, no to już pieniążki schodzą na dalszy plan, no bo czerpiesz z tego jakąś tam przyjemność, tak? Że ktoś tak, chce się czegoś uczyć. A co trzeba zaznaczyć, że ostatni miesiąc jest najbardziej pracochłonny dla trenera. Kiedyś jest najgorszy, ostatnie dwa tygodnie to jest draka. No właśnie. Kiedyś Jensena chyba na story widziałem, napisał: odchudź jak Grażynę do ślubu, a dostaniesz kartkę na święta co rok przez 20 lat. Zajmij drugie miejsce z zawodnikiem NPC Pro. To cię opluje. Najgorszym na świecie. Tak. No, także wszędzie jest ta sama mentalność. Okej. Dzięki panowie za wasz czas. Na dole podlinkuję oczywiście, jakby ktoś był zainteresowany prowadzeniem i tak dalej. Głównie osoby lifestyle'owe, jeżeli chcecie przygotowywać się do zawodów, no to jak słyszycie, jest selekcja. No i mam nadzieję, że pomogliśmy tym materiałem i że paru osobom coś to przemówi. Także dzięki bardzo za wasz czas i do usłyszenia niebawem. Dzięki również. Cześć. Cześć.